We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Uwaga, jestem niesamowicie wkurzony na mój własny program nagrywający, czyli OBS-a. Dlaczego? Otóż dlatego, że w trakcie nagrywania poprzedniego odcinka... Czytaj następnego, w którym robiłem zadanie dla JP Pina. Na szczęście niewiele się w nim działo. Coś no, nic istotnego, więc aż tak nie szkoda mi tego odcinka. Ale cały poprzedni odcinek poszedł się hendożyć, mówiąc krótko. Bo OBS w pewnym momencie dostał zwiechy. I to takiej, że musiałem całego OBS-a wyłączyć, a co zatem idzie, nagranie, które... było w trakcie nagrania, nie zapisało się do końca i nie dało się odzyskać ostatnich 10% nagrania, a trochę dziwnie by mi się takie coś wrzucało, więc stwierdziłem, że odcinek usunę. Jak mówię, na szczęście nie było to nic fabularnego. Oczywiście mógłbym cofnąć save'a, ale nie byłoby to to samo, bo już bym wiedział, co gdzie i gdzie się robi. Dlatego pokrótce, co się stało. Wykonałem zadanie dla JP Pina z dostarczeniem eliksirów niewidzialności. Dzięki temu w trakcie musiałem wypić jeden, aby pokazać, że faktycznie działają, więc popchnąłem sobie częściowo zadanie profesora Sharpa. Do przodu. Co jeszcze? Kupiłem sobie miotłę i odblokowałem sobie proszek fił w miejscu, w którym babka od tych eliksirów się mieściła. Tutaj na start zbierzemy kartkę przewodnika. Gobelin Barnabasza Bzika. Gobelin ten przedstawia niezbyt rozważne próby nauczenia troli baletu przez czarodzieja Barnabasza Bzika. Można sobie tylko wyobrażać, jaki wpływ jego powodzenie mogłoby mieć na świat sztuki. No, mogłoby. Ale jak widać, raczej typ dobrze nie skończył. A co za tym idzie? Za tym gobelinem naprzeciw niego jest pokój życzeń, który chce nam pokazać profesor Wesley. Tak więc rozpocznijmy misję i wreszcie odblokujmy ów legendarny pokój Hogwartu. Profesor Weasley? Somewhere away from prying eyes. I patrzcie, my myślimy o tym, co ona nam powiedziała i się przechadzamy, ale my się nie przechadzamy dlatego, że chcemy ten pokój odnaleźć, tylko my się rozglądamy za nią, gdzie ona jest i przez przypadek sobie... Forgive me. O właśnie, przez przypadek właśnie. Merlin's beard. Odkryliśmy wejście do pokoju życzeń. Well done. Shall we? Off to you, professor. Gentlemen. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it.
There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Co z tego, że mogę użyć depulso i wypieprzyć te krzesła gdzieś w kosmos, nie? No, by to trochę szybciej poszło, ale zróbmy tak, jak gra chce. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Dobra. I to myślę, możemy na ten trzeci zestaw to będzie taki użytkowo-pokojowo-życzeniowy, myślę. No chyba, że odblokuje się więcej zaklęć, no to wtedy będę jakoś myślał, jak to poprzypisywać, ale na razie niech to będzie w tym miejscu. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. To jest chyba ten. Where in Merlin's name is that elf? To jest chyba ta wersja pokoju życzeń, w którym Tom Riddle ukryje diadem Roweny Ravenclaw. Is that dear me? Couldn't you keep it down? Some of us are trying to. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Cyk. Kurde, co taki stos 8? Aż kamieni księżycowych? Nieźle. No a wracając, to jest ta wersja pokoju, w której Tom Marvolo Riddle, znany jako Lord Voldemort, ukryje diadem Roweny Ravenclaw, który będzie jego Horcruxem. Oraz... czy tam jest przejście, czyli to... Okej, do wypicia, czyli tutaj co? Tu jest nie, tu nic nie ma. Na górze coś pewnie będzie, okej. Czekaj, to... Bądź tak miły i tam... Tam poleć. Okej. Czy mogę na to rzucić lewioso? No, może mogę, ale nie w taki sposób. W górę. I w górę. No, oczywiście, że coś gorszego. Ale nieważne, my idziemy dalej. Hope this isn't as precarious as it looks. No. Ale kurde, ciekawe, czy pokój życzeń w ogóle przetrwał szatańską pożogę, którą Goyle tu... Goyle czy Krab? Nie, to chyba było, że... Jak to było? W książce rzucił Krab, a w filmie Goyle? Czy w książce Goyle, a... w filmie Krab. Chyba to pierwsze. Proszę, zbierz, czyli... Pokój poczuł się urażony, bo nie wziął kąpieli. Jaki pyskaty, kto to napisał? Notatka z łazienki, okej. Okay. Elo, kamień szlifierski. Czemu by nie? Ej, ładne lepiony. Ale w ogóle ten legendarny tekst od Rona chyba, nie? How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Legendarny tekst Rona, jak ratowali Malfoya i jego ekipę. Bynajmniej tych, którzy przeżyli. Jak zginiemy, to cię zabije. Was that a golden snitch? To pa, rzeczywiście złoty snitch. Perhaps you should summon your wits and find out. Kto to gadał?
Okej. Nie chcę powiedzieć, no to trudno. Dobra, tu po minimapie widzę, że to jest zamknięte pomieszczenie. Więc tu będzie jak już to... jakiś sekret. Leviosa! Akio! Nie mam przez to przeskoczyć, nie? Co mam, mam to rozwalić, czy jak? Venesco nie działa, a Depulso? Depulso! Też nie. To wait a minute, to po co mi to? A, dobra. Chyba, że to... Czekaj, tu żyje Levioso. Na to Akio. Chodź. O właśnie. Tu, nie tu, tu. Jeszcze... w górę. O właśnie, ja teraz przeskoczę. Nie przeskoczę? Czemu? No przecież na spokojnie byś dał radę, chłopie. Dobra, trudno. Nie będę tam na siłę się pchał. Pewnie i tak jeszcze po coś gorszego. No, Skrzada raczej nie będzie miał problemu w znalezieniu nas. O, proszę, Kwiu widzę na minimapie. O, i jest Skrzad. Który też czegoś szuka. Yikes, careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Dig will come to you. Oj, chyba znalazł. Hello. Dig, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Dig was looking through some of what's appeared in the room since Dig was last here. Is this the student? Indeed it is. Dig is honored to meet you. Dig has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. No i co, teraz się wszystko poustawia, czy jak? Czy wszystko zniknie i pojawi się coś innego? Powiedzmy, że pół na pół. You've given yourself quite a canvas to work with. No, całkiem dużo miejsca. I look forward to seeing what you do with the space. O, koleżanko, ale będę miał tutaj dekoracji. To jakieś małe jest, póki co widzę. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. O, dobra.
Odblokowano biurko opisu. Użyj go, aby odkryć magiczne właściwości dowolnego, niezidentyfikowanego wyposażenia. No. Kontynuuj. Zidentyfikuj. Okej, okay, no to co miałem akurat było gorsze, więc mogłem to sprzedać. Ale nie można każdego tak klasyfikować, prawda? You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Okej, okay. Psorko, mamy co, masz coś jeszcze dla mnie? Jakieś nowe zaklęcie? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. The magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Zaklęcie wyczarowywujące. Dobra. Drugie zaklęcie, jakiego uczymy się w tym odcinku. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Hmm, quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Możesz jakiś konkretny, czy po prostu? Bo jeśli mogę jakiś lepszy z tych, które mam, to z chęcią bym wyczarował. Dobra, idźmy tutaj i to na razie na dół. A nie, to już mamy. To będzie to. To na... Nie, kurde. O, dobra, niech będzie. Trzeci zestaw. Cyk. Dywany. No to wszystko ozdobne, więc to na razie tylko i wyłącznie do odznaczenia. No trochę się tego zebrało. Siedzenia. Statuetka tylko jedna. Nawet nie jestem pewien czego. O, narzędzia. Biurko opisu. No już jedno mamy, więc nie potrzebujemy. Zaczarowane krosno. Naukowy uszlachetniacz materiałów. Na to potrzebuję przepisu. Botaniczny. Gotycki. A dobra, to są style. No tak, bo jeden mogę kupić na to przepis i w czterech stylach mogę to sobie wyczarować. No ale na razie nie mogę tego czy wyczarować, więc... Znaczy, nie mogę na ten moment, bo pewnie gra mnie uczy konkretnie. Znaczy, uczy, no. Konkretnie mam wyczarować jakąś daną rzecz. O, stół z pięcioma małymi donicami. Mogę? Mogę! Pięknie! No to jedzie. A, dobra, już myślałem, że jednak nie mogę, ale na szczęście mogę. Zobaczmy. Eklektyczny. Gotycki. Botaniczny. Naukowy. Nie, jako że to zielarstwo, to zdajmy botaniczny. Dobra, mogę tylko jeden póki co. Zielarstwo. Aha, tak, bo jeszcze są średnie stoły. Dużego jeszcze nie kupiłem. Kompostownik. A machnijmy sobie od razu jeden, czemu nie? Gdzieś tutaj może z boku. Jeden. Albo dwa w sumie zaraz obok siebie, czemu nie? Okej. No tak, jeszcze coś jest niżej. Stanowisko do siekania. Aż 20 mnie kosztuje, kurde.
nie to chciałem, to kurde, jak to obrócić? A, bumperami, dobra. Dobra, tu na razie postawimy jedno takie, bo mi się powoli kamień kończy, a muszę jeszcze wyczarować do eliksirów. Tutaj skaczący kociołek, tego jeszcze nie mam. Co my tu mamy? Małe stanowisko do eliksirów z jednym palnikiem, średnie z dwoma palnikami. Okej, okay, tego są dalej takie. No dobra, no to eliksiry, myślę, pójdziemy w naukowe. Ile? To kosztuje 10 za jedno. No to postawmy... No też może dwa postawmy kole siebie. Nie, nie, nie. Naukowy chcę. To jest... Chyba to jest przód, więc postawmy tutaj jedno. Okej, okay, tu jest koniec. Tu będzie jedno. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. No, nie śmiałbym. Dobra, czyli, dobra, muszę najpierw przebrnąć przez tę misję, a potem mogę się bawić w ustawianie tego pokoju. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside? Podejrzewam, że nie. Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. No to w sumie to nie jest zakazane, coś takiego, tylko typowo regulaminowo, tylko są specjalne zaklęcia dookoła szkoły walnięte, żeby nie uczniowie nie machali takimi zaklęciami na lewo i prawo. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. A z chęcią, ale to muszę zrobić od razu, czy mogę za moment? Okej, okay, nowe rzeczy się dodają. Leci do levela trochę. Okej, okay, to jest poboczniak do niej, ale o dobra, to za chwilę. Typ... O! Typ tam, malwa, rdes ptasi, mandragora. Okej, okay, ale mandragorę nasiona muszę w tych muchomorach i jastrach kupić, tam jej jeszcze nie było. Okej, okay, mam pocztę nową. Mam jeden chyba taki stolik póki co. No to na razie, no to zasiejmy na razie tak, po kolei. Typ tam, malwa... Dyptamu chyba nie będę dużo zużywał, ale myślę, że dyptamu akurat użyjemy dwa, malwa. Test ptasi jest do czego potrzebny? Eliksir niewidzialności, no to tego będzie nie, tego nie będę dużo wykorzystywał, więc malwa i dyptam na razie w większości. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Co mi z tymi wszystkimi obrazami? Kto się mnie tutaj wdupcał normalnie w dekoracje? Odzyskał sobie trochę kamieni księżycowych. Okej. Okay. I eliksiry, jakie mogę? No te same w sumie, co wcześniej. Dobra, to machnijmy sobie eliksir Maxima w tym i w tym kociołku. To nie się gotuje. Już nawóz jest gotowy. I jak to wygląda z nawożeniem? Wydajność 5. Nawóz. Kompost bogaty w substancje odżywcze. Można nawozić im rośliny, aby zwiększyć ich plony. Zastosuj nawóz. Wydajność 6. Wow! Ale żem nawiózł. A dyptam też będzie tylko 6? Też tylko jedno pójdzie? Też. I to jeszcze jest jednorazowe użycie tego nawozu. No ale kurde... Bezużyteczne.
Ale jest mi pytanie, czy to jest jednorazowe na użycie takiej doniczki, czy to jest stałe? To jest do przetestowania akurat. Tu mi jakiś składnik za 3 minuty losowy wyprodukuje. Tu się już eliksiry zdążyły zrobić. No, weź to. Machaj mi kolejne w takim razie. A ja lecę się nauczyć kolejnego zaklęcia. I'm ready for the next lesson, professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. No już mam chyba wystarczająco. Dokładnie. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? O. Wyczerpy dekoracje ścienne i podłogowe. Dobra. Let's go then. Dywany. Do odznaczenia. A, wyczerpujmy taki. Jeden. Drugi. Na razie byle co, po prostu wyczaruję. Po prostu, żeby... żeby się zaliczyło... zaliczył ten cel wyzwania. Znaczy, wyzwania, Boże, zadania. Półka z czaszką i świecami. Nieźle. Naprawdę nieźle. Choć nie powiem, sam bym chciał nawet coś takiego mieć. Good work. Shall we move on? Dobra, tutaj znowu do odznaczenia jakieś świeczniki i inne tego typu pierdy. Tutaj obrazy, które odczarowałem. Siedzenia jakieś nowe, które się dodały oraz nie to. Oraz stoliki. I co teraz? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Nowe trzecie już zaklęcie, zaklęcie zmieniania. Lecimy, lecimy. Nie zepsujmy nauki zaklęcia. Czyli pewnie chodzi głównie o zmianę koloru i rozmiaru, co nie? Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. No, powiedzmy. Ale nie tylko. Aha, muszę teraz coś zrobić, dobra. Zmień styl, kolor oraz rozmiar. O, tu mogę nawet całą ścianę zmienić. O kurde, nieźle. Dobra, ale na razie to. Aha, to jest za duże. Dobra, to postawmy to w tym miejscu. No, nieźle to powiększyliśmy. Aha, tego nie mogę zmienić stylu. Dobra, no to jedno. A, to jest podłoga. Podłogi nie chciałem akurat, chciałem dywan. Tutaj. I jeszcze kolor. O, łodyga ślazu, miło. Dwa nawozy. Tu już coś wyrosło. Tutaj jeszcze nic. Ale się już potki zdążyły pewnie zrobić, oczywiście. Więc nie tracąc czasu, robimy kolejne. Jeszcze zmień kolor. To może kolor tego zmienimy? Jak się da? A tu, Boże, tu jest zmień kolor. Żółty, biały, czerwony, fioletowy, różowy, zielony. Tam jest niebieski. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture.
Try these new sounds on the floor or balcony. Aha, tu na balkonie, okej. Okay. Nie to tylko to. Naukowa, botaniczna, eklektyczna, gotycka. Nie będzie gotycka. Aha, to nie zadziałało. A czy... Dobra, tutaj to jest chyba balkon. Tak jest, balkon naukowy, botaniczny, eklektyczny, gotycki. To jest cztery główne, cztery style tylko są, widzę. A ten gotyk strasznie do mnie przemawia. Don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Za momencik. Tylko najpierw odzyskam trochę kamienia księżycowego. Kurde, a mi się dziwnie steruje lewą gałką, a nie zamiast prawą, jeśli chodzi o takie celowanie. Dobra. Tutaj to za chwilę, to za jakiś czas. No, to też za chwilę będzie do zbierania. Miło. Porozmawiaj ze smykiem. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Wnętrze skąpane w świetle księżyca, pierwotny wygląd czy ciemne, tajemnicze miejsce wnętrza? A daj światło księżyca. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Jo, ej, ale cudne! Ale cudo! I mam miniaturę. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. O, czyżby się rozbudował? Rozciągnie się teraz bardziej na więcej pomieszczeń? To super wygląda! An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Zamierzam. Kurde, będzie. Będzie zmieniane. Ale kurde, do takiego światła ten styl gotycki pasuje jak najbardziej. Czy mogę zastosować to całe do wszystkiego? Jest, nie drzwi. Drzwi gotyckie. Zastosuj do wszystkiego. Tak. No, pięknie. Jeszcze wszystko na niebiesko. I się idealnie to wszystko komponuje z tym błękitem księżyca. Tutaj kolejny nawóz do wzięcia. Szkoda, że to się nie stakuje na sobie, tylko to trzeba po sztuce zabierać. To jest wszystko do zebrania na szczęście. Okej. Okay. 11. A, bo miałem przy sobie jeszcze, okej, dobra, czy miałem przecież 11? Nie, chyba, czy... A nie, przecież tu jedną tylko nawiozłem, więc nie mam się co dziwić. Gdzie to się otworzyło? A, z tej strony, okej. Okay. To sprawdźmy, co tu jest. Oczywiście od razu wszyściutko, co tu jest, to wyewanaskujemy.
żeby odzyskać trochę kamienia księżycowego. Do góry celujesz. I po kolei wszystko odczarowywujesz. Szkoda, że mogę na raz po prostu wszystkich tych obrazów się tak pozbyć, no ale... Chyba nie wszystko gra bierze pod uwagę. To jest wielce używane, ja nie... Ja tylko w obrazy celuję, a to mi ogarnia, jakbym celował w tą ścianę. Dobra. 38 kamieni księżycowych odzyskanych. Tu jak najwięcej miejsca. Jak najwięcej miejsca potrzebuję. Wszystkie świeczniki, czy nie, w sumie świeczniki akurat mogą zostać, bo to zawsze jakiś klimat robi. Ale kolejne jakieś takie, 60 kamieni kolejnych odzyskanych, ale wszystkie jakieś takie obrazy to raczej pójdą w odstawkę. To są mi totalnie zbędne. Muszę też wczytać to nowe zadanie od profesor Garlic. Bo też mnie chciała nowego zaklęcia nauczyć, konkretnie Wingardium Leviosa. Dobra, to raczej nie będzie karteczek z przewodnika, mi się wydaje. Ale jest więcej miejsca, a co za tym idzie? Więcej możliwości zabawy. Dobra, świecznik zostawię i pyk, poczarujmy trochę. Te meble to oczywiście tylko i wyłącznie do odznaczenia. I zobaczmy, stanowisko eliksirów. Małe, średnie i w kształcie litery T z trzema palnikami 1 na 7. Okej, okay, to jakbym miał wybierać, to wolałbym same takie siódemki wyczarować. Znaczy w same te litery T. No ewentualnie dwie litery T i kilka tych średnich, ale chyba dwie takie litery T wystarczą. Wystarczyłyby. Zielarstwo. Z jedną małą, z trzema małymi, z pięcioma małymi, z jedną średnią, z dwiema dużymi, kompostownik też postawiłem i stanowisko też postawiłem. Ok, postawmy tutaj może stół z tej, oczywiście botaniczny, kolor oczywiście niebieski. Zmień wygląd i postaw. To jest na razie z jedną średnią donicą, bo nie mam żadnego lepszego. Ale to oczywiście tylko kwestia zakupów. Dyptam malwa figa abisyńska. To właśnie mogę, tylko to mogę siać w średniej donicy. Bo te trzy na górze mogłem siać w małej. W sensie i w średniej, i w małej. Nie, wróć, już w małej, a figę abysyńską muszę konkretnie siać w średniej donicy. Tak więc zasiejmy, nawieźmy. 12 minut będzie rosło. Niech se rośnie. 40 minut już trwa odcinek, a ja się cały czas bawię w tym pokoju. Wiecie, co jest zabawne? Że nie mam dość! Ja bym mógł spędzić w tym pokoju najbliższe jeszcze chyba 2 godziny, żeby sobie go ustawiać do swojego widzimisię. I nie miałbym absolutnie dość. To jest znowu łodyga ślazu.
Dobra, postawię sobie na szybko jakieś stanowisko do eliksirów. Nawet to zwykłe. Byle gdzie. A to postawiłem kopię, zrobiłem kopię w klej tego obok. Dobra, nieważne. No tak, tutaj nie mam na to, ale tutaj... no, na to trochę byłoby mnie stać, ale tego soku z chorbotka mam mało. Tego nie mogę zrobić w ogóle. Tego jeszcze jedną sztukę. O, eliksir skupienia. Do tego potrzebuję łodygi ślazu i języka błotoryja. Niech będzie w takim razie, niech się robią. Jak już to postawiłem, no to niech to chociaż się nie marnuje. A tu niech się robi w takim razie ten. Dobra. I okej. Ja teraz sobie narobię tyle eliksirów, ile tylko będę w stanie, a ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Hogwarts Legacy, w którym zajmiemy się misją główną. A jeszcze zobaczmy w sumie... O, prawie mam level. I kolejny punkt talentu, co za tym idzie do rozdysponowania. Tutaj coś gorszego, więc pójdzie na sprzedaż. Kolekcji nie ma co sprawdzać. Inwentarz. A, to jest to. I nawóz. Misje. O, wróć do profesora Figa, czyli od niego dostaliśmy tę wiadomość jedną, której nie odczytałem. Zadanie profesor Garlic. Profesor Garlic kazał mi wyprowadzić jadowitą tentakulę i mandragorę. No, mandragory niestety nie mam, ale mogę kupić nasiona. Okej, okay, i wypróbuj mandragorę przeciwko kilku wrogom naraz i wypróbuj jadowitą tentakulę. No, tentakulę akurat mam przy sobie. To mógłbym to zrobić, ale mandragorę musiałbym wyhodować. I tutaj od psora Figa, tutaj jedna wiadomość. Przyjdź do mnie tak szybko jak to możliwe. Wróciłem właśnie z mało produktywnej wycieczki do ministerstwa. Mam nadzieję, że twój czas okazał się bardziej owocny. Psor Fig. Okej, okay, ale to my z tym jeszcze poczekamy. Na razie spróbuję troszeczkę pofarmić sobie zasobów. Znaczy no, nie tyle eliksirów, co tego, co jestem w stanie zrobić takiego turbo pobocznego, co nie wymaga waszej uwagi i nie jest wręcz ta na tyle istotna, aby się tym zajmować na odcinku. Może uda mi się wyfarmić na tyle złota, żeby kupić sobie właśnie nasiona mandragory, żeby wyhodować ją do kolejnego odcinka. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!